witam wszystkich serdecznie na, tak jak tutaj trzymam w ręku, Canon Garden Party. Jak widać, nie wiem czy to widać dobrze, ale typowa tutaj dookoła taka, bym powiedział, ogrodowa sceneria. Oczywiście żartujemy, ponieważ oryginalnie mieliśmy być w ogrodzie, natomiast jesteśmy wewnątrz w restauracji, ponieważ no, aura dzisiaj jest taka, jaka jest. Ale za to mamy gorące premiery. I dzisiaj premierami są dwa aparaty kompaktowe. Tutaj koło mnie na statywie jest jeden z nich, to jest G5X Mark II, a obok, już go biorę do ręki, G7X Mark III. I to są dwa nowe aparaty kompaktowe, które większość cech posiadają wspólnych. Ta sama rozdzielczość, ponad 20 milionów pikseli. Jest to nowa matryca CMOS, tak zwana stack, czyli stosowa, warstwowa, dzięki której uzyskano ogromny przyrost prędkości, jeśli chodzi o szczytywanie z tej matrycy, co w praktyce przekłada się na no, kilka niesamowitych parametrów, takich jak chociażby 30 klatek na sekundę w trybie RAW Burst, czyli taka seria w RAWie. Możemy tutaj zapisać do 70 zdjęć z prędkością 30 klatek na sekundę. Ciekawostką fajną jest to, że możemy włączyć ten tryb tak zwanego pre-zdjęcia i aparat w trybie RAW Burst zapisuje nam jeszcze kilkadziesiąt zdjęć pół sekundy przed naciśnięciem spustu migawki. Jakbyśmy przypadkiem nie zdążyli na jakiś ważny moment, to jest zapisany w pamięci, więc 30 klatek na sekundę w RAW-ach, 20 klatek na sekundę w zwykłym trybie z blokadą AF w autofokusie pojedynczym, no i 8 klatek na sekundę z pełną funkcjonalnością, czyli autofokus ciągły, śledzący. Więc świetne parametry. Do tego dochodzi w obydwu przypadkach elektroniczna migawka 1/25000 sekundy. Też super sprawa. Aparaty są adresowane dla każdego, ale myślę, że znajdą swoich nabywców pośród bardziej doświadczonych i świadomych fotografów, którzy potrafią wykorzystać ich możliwości. Optyka doskonała w obydwu przypadkach. Tutaj mam w ręku G7X, który ma obiektyw ze światłem 1.8-2.8, zoom 4.2 ze stabilizacją obrazu. G5 ma trochę większy zoom, bo ma do 120 mm, pięciokrotny zoom. Siódemka jest pozycjonowana dla vlogerów, ponieważ no jest pod tym kątem ciekawie skonstruowana i ma fajną funkcjonalność, jak na przykład po raz pierwszy w aparacie kompaktowym live streaming do YouTube'a, czyli bezpośrednio z aparatu możemy na swój kanał w YouTubie streamować na żywo materiał, oczywiście połączywszy się wcześniej z siecią. No oprócz tego, jeżeli chodzi o funkcje związane z Wi-Fi, no to mamy tak jak dotychczas możliwość przesyłania zdjęć do smartfona, do komputera, automatyczny transfer, zdalne sterowanie. Mamy wbudowany Bluetooth, dzięki któremu możemy zdjęcia tagować. Całe spektrum możliwości związanych z Wi-Fi i z Bluetoothem. Jeszcze od strony takiej, jeżeli chodzi o wygląd, o możliwości, no to aparaty mają, trzymam w jednej ręce mikrofon, tutaj może mi się uda lewą ręką unieść trochę ekran do góry. Ekrany są odchylane w obydwu przypadkach. Można sobie robić selfie oczywiście, jak żeby nie. Tutaj działa to tak samo w obydwu aparatach. Pokrętło na górze, korekty ekspozycji, pokrętło trybów. Z tyłu też pokrętło, ekrany oczywiście dotykowe. To jest w obydwu aparatach bardzo do siebie podobne. A, jeszcze jeżeli chodzi o coś pod kątem vlogerów, to tutaj mamy w siódemce wejście na mikrofon, którego nie ma w piątce. Także live streaming, wejście mikrofonowe, to jest przewaga siódemki, ale nie zapominajmy, że to jednak piątka jest modelem flagowym i piątka ma z kolei większy zoom i ma wbudowany, podnoszony, wysuwany celownik elektroniczny, więc możemy korzystać z budowanego celownika lub też z matrycy LCD. Także no, cała masa fajnych funkcji, no i ta szybkość robi na mnie ogromne wrażenie. Te 30 RAW-ów na sekundę to jest rzeczywiście coś. Także myślę, że to na początek króciutko to wszystko.